Witajcie. Chciałem Wam przedstawić na przykładzie tego filmiku, w jaki sposób działa pompa tego typu dwutłokowa, składająca się z dwóch tłoków, dwóch cylindrów, no i wiadomo, i rury, która prowadzi do studni zamocowanym na końcu zaworem zwrotnym. Oprócz tego jeszcze tutaj jest taka krzywka, która jest odpowiednikiem takiego przełożenia. Powiada to, że jeden tłok na zmianę. Ruszają się tłoki poprzez dźwignię, która jest zamocowana tutaj w korpusie. Wiadomo, że na przykładzie tego powiem, jest tutaj zamocowana. Te tłoki są na przemian, chodzą. Czyli podczas ruchu pompy w ten sposób, tłoki chodzą na przemian. W ten sposób. Aby wodę pompowało, jeszcze musi występować dwa czynniki. Musi być tutaj w dolnej części zawór zwrotny składający się z dwóch elementów, z dwóch takich zaworów, które powodują podczas zasysania wody do góry w cylindrze, ten zawór dolny otwiera się w tym momencie. Tu jest też zaworek, on jest zamknięty podczas ruchu w górę, więc zasysa do cylindra wodę, ten opada cylindr w dół. Zasysając jednocześnie wodę, jak opada, otwiera się ten zawór i zasysa, zamyka się ta klapka na dole, a tutaj w tym momencie zasysa się do cylindra woda poprzez ten tłok. Później cykl się odwraca, ten zasysający do góry opada, otwiera się, zasysa, a ten wchodzi do góry, czyli to, co wpłynęło do cylindra przez ten zawór dolny, wychodzi do góry. Ten się zatyka i wychodzi do góry. Przez wylewkę woda wylatuje. I ten cykl się powtarza podczas ruchu tego ramiona w górę i w dół. Opada, ten się zamyka, ten się podnosi, zasysa wodę. Później podczas podnoszenia do góry ten zawór się dolny podnosi. Ten się zatyka, woda wychodzi, wylewka wydaje wodę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest akurat skok około 19-20 cm. To jest już przygotowana do konserwacji pompa. Wymienione są na nowe uszczelki. Tutaj też te zawory dolne też wymienię. Mam uszczelki nowe. Te się wymieni. Tu się mocowuje wszystko na sworzniach tego typu. Kołeczki, sworznie i zawleczki. Pompa będzie działać. Przydaje się też ten klucz tego typu. Pompa posiada zawór wlewający i na dole jest zawór wylewający do zalewania i wylewania wody na zimę. Dobra, to na tą chwilę. Dzięki, w razie pytań mogę nakręcić jeszcze jeden filmek i będę objaśniał.